dzisiaj dodałem do Minecrafta najbardziej niesamowite narzędzia, jakie kiedykolwiek widziałeś. Jesteś ciekaw, co wyjdzie z połączenia diamentowej łopaty i złotego jabłka? Albo jeszcze lepiej, co się stanie, gdy połączysz chleb z żelaznym kilofem? Tego wszystkiego dowiesz się już dziś, więc zostaw koniecznie łapkę w górę i oglądaj ten film do końca. Wow, siema! Mam tylko jedno zadanie. Zrobić bardzo dużo chleba. Tak się składa, że dużo dzisiejszych narzędzi będę mógł zrobić właśnie z chleba, co jest delikatnie przerażające. Ale plus jest taki, że ich supermoce podobno będą przekozackie. Więc chyba jestem w stanie jakoś zaakceptować to, że będę łączył żelazny kilof z chlebem. Ej, chwilę, ale czy to znaczy, że będę mógł go zjeść? Będę mógł zjeść żelazny kilof, co ja robię ze swoim życiem. Niektórzy są wegetarianami, niektórzy jedzą wszystko, a ja będę jadł żelazo, co? Czy to nie jest przypadkiem jakiś kanibalizm? Siema, siema, potrzebuję żelaza. Easy peasy, ogarnięte. Teraz to już tylko brakuje mi chleba. To nie może być takie ciężkie, nie chcę mi się go uprawiać. No i tak powinno być od razu. Siema, pożyczę chleb u różowa owca. Haha, do widzenia. Zawsze mnie okrzaniacie, że zabijam najrzadsze owce w grze. Ja nie wiem, czemu one są takie piękne, różowe. Aż się proszę o to, żeby zdjąć z nich tą piękną wełnę i zbudować z niej na przykład domek. Dobra, dobra, nie było tematu, mam chleb. Oprócz tego przydałoby się może zrobić jakiś piec, bo w piecu da się przepalić żelazo i ogólnie fajnie wtedy jest, jak ma się przepalone żelazo czy coś w tym stylu, co? I potem to w ogóle chillera, bo wystarczy zrobić sobie kilof. No chyba, że się nie ma patyków. Aha. Przy okazji można też sobie od razu umrzeć, nie? Dobra, mam drewno. Teraz już nic nie zepsuje moich tajnych planów. Jako naukowiec żelazny.pl dorosłem do momentu, w którym odnalazłem sposób na połączenie żelaznego kilofa z chlebem. Jak to wygląda? Co jest? Dobra, dokładnie tego do życia potrzebowałem. Jadalny żelazny kilof, tak jest! Jejku, ja się boję go jeść. Coś się wtedy stanie, ale co, nie mam pojęcia, let's go! O, co jest? Chwilę, co to jest? To jest X-ray! Tak, to naprawdę jest X-ray! O, mamusiu, mam kolejne żelazo, jak ja kopię w ogóle pośpiech, no to wizja X-ray! On jest tylko przez 30 sekund, muszę to dobrze wykorzystać. Szybko damy radę, zdążę, nie skończył mi się kilof. Więcej żelaza, dajcie mi więcej żelaza. Już tylko resztka, gdzie są diaksy, szybko. Stresuję się, to jest naprawdę stresująca sytuacja, skończył mi się kolejny kilof, no bez jaj! Nie, no naprawdę, mam tylko 14 żelaza. Koniec, aha, utknąłem, fajnie. Przepraszam bardzo, bo X-ray był naprawdę przyjemny, miło było i do sprawy. Ale ja prosiłbym, żeby następnym razem mnie może ostrzec. Ja wtedy bym się przygotował, nie? Albo coś takiego. Szedłbym sobie niżej, ogarnął jakieś rzeczy, więcej kilofów i tak dalej. Dobra, teraz będę gotowy. Nasz cel jest tylko jeden. Zdobyć diaksy w ciągu następnej minuty. No, zadanie nie wydaje się być jakoś specjalnie skomplikowane. Biorąc pod uwagę, że mam dużo chleba i mam dużo żelaza, mogę stworzyć dużo kilofów. Albo też innych kolejnych szalonych narzędzi. Nie, 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 najpierw diaksy. W sumie więcej żelaza też by się przydało. Przepraszam, stary, nie. Dobra, nie przewidziałem, że masz tu schodek. Zostaw mnie, proszę, nie korzystaj z tego schodka. Nie, nie, stary, nie, nie, nie. Okej, było blisko. Kolem kontra 3 serduszka to nie jest dobry pomysł. Ale korzystając z okazji, mogę chyba stworzyć chlebowy miecz. On jest jeszcze piękniejszy niż ten kilof. Wygląda super. Co się stanie, jak go zjem? Boję się. Okej, zjedzone i co? Siła 2 na 2 sekundy. Co to znaczy, że mogę zabić go? Fajnie, mogę zabić z villagera. Bardzo mi się to podoba. Wcale nie mogłem tego użyć wcześniej, jak miałem do zabicia golema, nie? Okej, chlebowy mieczyk dostaje ode mnie ocenę 1 na 10. Co mi mają niby dać te 3 sekundy siły 2? 3 sekundy to jest nic. A więc moje serce zostaje przy chlebowym kilofie. Musimy teraz to mądrze rozegrać. Biorę 2 chlebowe kilofy i do tego na bezpieczeństwo jeszcze 2 normalne kilofy. Dzięki tak niesamowitemu ekwipunku diaksy to tylko kwestia czasu. Zajdę sobie może od razu trochę niżej. A znając moje szczęście, po drodze będzie jaskinia z lawą. Dobra, nie, nie, spokojnie. Jesteśmy na 15 poziomie. Czas na diaksy. Czyli czas na zjedzenie kolejnego chleba. Jak to brzmi? Uhuhu, co my tutaj mamy? Dzień doperek. Fajnie, ogólnie bardzo miło, ale diaksów to ja póki co nie widzę. Jest wągiel. Są diaksy, są diaksy. I to od razu 8, co? Ja wolę, jestem bogaty, dajcie mi tego więcej. Są kolejne, że niby co? Nie, 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 przepraszam bardzo, życie z tym kilofem jest zbyt proste. A nadal mam 10 sekund. Tutaj w bedroku, nie podoba mi się to. O nie, lawa, 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 o nie. To jest niebezpieczniejsze niż myślałem. Dobra, ale mamy to. 20 diaksów, co jest? Jak ja tyle przez całe życie nie zebrałem. Okej, jeszcze raz się chętnie zabawię. Chcę mieć całą zbroję, zanim zrobię cokolwiek innego. Chyba, że mnie coś po drodze zabije, to wtedy stracę wszystko i nie dość, że nie będę miał zbroi, to jeszcze nie będę miał życia. Ha, żartuję, już teraz nie mam życia, a przy okazji też nie mam kilofa, aha. Ja mogę przewidzieć, że 2 kilofy to jednak za mało, jak na 2 minuty X-raya. Zdążę, zdążę, jeszcze zdążę, szybko! Tam są diaksy, tam są diaksy! Nie, czemu? Utknąłem w jakimś głupim bedronku i to zaprzepaściło moje szanse na wygraną. Co to jest za kupa, no? Dobra, 21 to i tak dużo. Mogę sobie zrobić na przykład diamentową łopatę. Może wam się wydawać to totalnie bezużyteczne, ale z tego co wiem, z diamentowej łopaty i ze złotego jabłka mogę zrobić jakiś fajny item. Fajnie, tylko że nie przewidziałem jednej rzeczy, nie mam złota. Ach, czyli to jednak nie koniec mojej przygody z X-rayem. Moja propozycja jest jednak następująca. Bo X-rayem to się już bawiliśmy, mi się już nudziło, proponuję zrobić inne rzeczy. Na przykład chlebową siekierę, bo czemu by nie? Ja nie mam siły, jak to wygląda. Ktoś włożył siekierę w chleb. Świetny
pomysł. Ej, ja mogę zrobić na przykład motykę? Chlebowa motyka brzmi porządnie. Istnieje mało! To oznacza tylko jedno. Czas rozszerzyć naszą działalność. Jeśli chlebowy kirow daje X-raya, a chlebowy miecz daje ultra siłę, to co może dawać taka chlebowa motyka? Nie mam totalnie pojęcia, ale jestem gotowy na testy. Chlebowa motyka aktywuje cię! Let's go! Co? Nie, bo to nie działa. Coś food drop. Co to znaczy? Że jak coś zginie się, to wylecie jedzonko. Co? Ej, ze wszystkiego wylatuje jedzenie. Co jest? Cokolwiek nie zniszczę. To jest jeszcze lepsze niż X-ray. Okej, moje życie jest właśnie spełnione. Zrobiłem zdecydowanie za dużo żarcia z jednego chleba. To jest serio zbyt piękne, żeby było prawdziwe. O, dorsz! Mamy dorsza, mamy dorsza, mamy dorsza, mamy dorsza. Dorsz to jest wspaniała ryba. Jemy ją na śniadanie. Nie pamiętam, jak było dalej. Ale ważne jest jedno. Dorsz to najwspanialsza ryba. A więc cieszę się, że mogę wywalić każde inne jedzenie i zostawić sobie tylko dorsze. Dobra, nie, nie, nie. Chleb sobie w sumie zostawię. Akurat wyjątkowo w tym odcinku chleb jest zbyt przydatny, żeby go wyrzucić. Tym bardziej, jeśli do dyspozycji mamy chlebową siekierę. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, ale jak ją zjem, to się przekonam. Niszczyciel zbroi? Chwilę, chwilę, tu nie ma żadnej zbroi. Czy ja dobrze myślę, że to coś zniszczyłoby w 5 sekund zbroję? Nie ma innego sposobu, żeby to przetestować, jak tylko... Nie wiem, no, założyć zbroję na jakiegoś zombiaka. Halo, zombiaki, potrzebuję jakiś casting. O, siema, wydaje się być idealny do udziału w naszym show. Tylko czekaj, czekaj chwilę, stary, stary, nie wychodź na powierzchnię, bo cię spali. Jest, co ty robisz, no? Ja cię chcę uratować, czy ty nie rozumiesz? Zostaj tu, zostaj, spokojnie, spokojnie, uratuję cię, nie spalisz się, tylko posłuchaj mnie grzecznie, okej? Okay? Gościu, masz jedno zadanie. Nie, okej, okay, w sumie to już nie masz. To ty, stary, posłuchaj, zrób to dla mnie. Staję się w tym miejscu, idealnie, proszę bardzo. Ode mnie dostajesz zbroję, jedna, druga, załóż ją. Możesz ją założyć, umiesz to zrobić? A, to nie jest takie proste, jak myślałem. Dobra, chwilę, ogarniemy jakoś. Masz, to są buty. Załóż te buty, proszę. Ja ci je daję w prezencie, gościu, czy ty... To jest trudniejsze, niż myślałem. Zombiaki ewidentnie nie chcą mojej zbroi. Jest tylko jeden sposób, jak to rozwiązać. Panie i panowie, oto przed wami najjaśniejsza postać polskiego YouTube'a, czyli Pepe Marcin. Masz, stary, proszę, załóż to. Jesteś moją jedyną nadzieją. Ta, ale najpierw spać. Jestem chyba gotowy. Czas zjeść chlebową siekierę i spróbować zniszczyć tę zbroję. 3, 2, 1. Nie jestem głodny, nie mogę je zjeść, nie przewidziałem tego. Jak to nie jestem głodny? Jakim cudem? Nie przyjmuję do wiadomości tego, że mogę nie być głodny. Dobra, od razu lepiej lecimy z tym koksem. Mam to, zabrałem to. Niszczę teraz twoją zbroję. Szybko, niszczę ją. Czemu nadal istnieje? Zniszczę zbroję. Proszę cię, no przecież mam coś takiego, czy ja muszę to niszczyć siekierą, bo nie ma sensu. Ewidentnie potrzebuję do tego siekiery. I to nie wiem, czy przypadkiem nie złotej, bo na obrazku była złota siekiera. Ech, co za komplikowanie życia. Jestem prostym człowiekiem, który chciał po prostu zjeść chlebową siekierę. A ciebie każą jeszcze jakieś złote siekiery robić, dodawać kolejne składniki, no. Nie podoba mi się to bardzo, ale tym razem jestem gotowy, aby zjeść tę siekierę i zniszczyć tę zbroję w całości. Zniszczcie zbroję już po... Tobie! Albo niekoniecznie, to chyba nie działa. Shield Destroyer wcale nie jest taki Shield Destroyer, jak powinien być. Żal.pl, miało być tak fajnie. Dobra, to korzystając z okazji, zrobię sobie dwie rzeczy. Przede wszystkim chlebową łopatę. A po drugie, co ważniejsze, zrobimy sobie złote jabłko, które połączymy z diamentową łopatą. I tak oto powstało złoto-diamentowe łopato-jabłko. Jakkolwiek źle to nie brzmi, powinno być koks. Na przykład w kopaniu. Ale najpierw chlebą łopata, która daje mi Chunk Binder. Nie, 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 chwilę, chwilę. Co jest? Nie! To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wykopałem całego czanka. O, mamo! W takim razie, co zrobi ta łopata? Żelazna chlebołopata ma takie możliwości, aż muszę zrobić to jeszcze raz. Let's go, drugi czank, do widzenia! O nie, czemu zawsze jak jestem na środku? To mi się nie podoba. Czemu to wykopuje czanka idealnie pode mną? Najgorzej na świecie. Dobra, w takim razie to prawdopodobnie wykopię cały świat. Ale jestem gotowy na to poświęcenie. Znaczy, nie jestem, bo nie jestem głodny. To może być problem. Okej, ja wiem, że były święta i się bardzo dużo jadło, ale ja naprawdę jestem głodny. Lepiej, o, dziękuję. W takim razie to czas na item ostateczny. Jeśli on nie zniszczy całego świata, to ja naprawdę nie wiem. O nie, co jest, co to jest, co to jest? Dzień dobry, co to jest? Nie podoba mi się to, o co tutaj chodzi. Czy to jest zielony Steve, czy on żyje? No rzucę ognistymi kulami, nie. Czemu to zawsze jest nade mną, czy ja mogę od tego uciec? Ja nie chcę. Proszę, spadnijcie do tego czanka, dajcie mi spokój. Nie chcę was, proszę, tam spadnijcie na dół. No już po was, już, już, spokojnie. O, spadł, spadł, widzę, o, wpadł do lawy. Umarł, chwilę, chwilę, chwilę. Gracz Defender próbował pływać w lawie. A Defender to nie znaczy obrońca? Defender. Aha. Te super, zabiłem właśnie mojego obrońcę. Wow. Siema, lubimy się? Co się stanie, jak na przykład zaatakuje tego golema? Let's go, już po tobie, golem, dawaj, zabijcie go. Proszę, obrońcie mnie, co wy, nie, nie. Tak nie działa, mnie nie bronię, nie podoba mi się to. Obrońcie mnie, proszę, mam dwa serduszka. Szybko, tu je.
Okej, wiem już wszystko, dziękuję bardzo. Żegnam, miło by było. Nie polecam tych obrońców, dobranoc. A, i możesz też zostawić łapkę w górę i suba, miło by było, nie? Siema. Wow, przetestowałem właśnie niesamowite narzędzia, ale jeśli nadal ci mało, to wbij koniecznie na któryś z tych dwóch odcinków, które masz właśnie teraz przed sobą, ponieważ w każdym z nich działy się epickie rzeczy, więc zapraszam cię mega serdecznie i widzimy się po drugiej stronie, siema!